27 sierpnia, Ewangelia Mateusza, 23, rozdział 23 do 26, 6 wiersz. Faryzeuszu, ślepy. Słowa Jezusa bardzo mocne, i to do kogoś, kto piastuje urząd nauczyciela w ówczesnym Izraelu. A więc można powiedzieć, że obraza Jego majestatu. Ale to stwierdzenie. Pokazuje mi, że tak naprawdę każdy z nas, niezależnie od tego, kim jest, jak wiele tytułów zdobył, jakie nauki przeszedł w swoim życiu, co robił, jakie szkoły, jakie kursy itd., tak naprawdę może być nazwany faryzeuszem ślepym. Że my też możemy po prostu myśląc sobie, że idziemy właściwą drogą, tak naprawdę być ślepcami. Ale tym, który nas. Uzdalnia do tego, by z tej ślepoty wychodzić, jest właśnie Jezus Chrystus i Jego Słowo. Dlatego tak wielu ludzi codziennie chce czerpać z Ewangelii, chce słuchać komentarza do niej, chce samemu zgłębiać treść Pisma Świętego, chociażby poprzez metodę lekcjo Divina. Bo wtedy właśnie z naszych oczu spadają łuski. Wtedy zaczynamy widzieć nasze życie nie już własnymi oczami, ale oczami Boga. Wtedy jak patrzymy na życie oczami Boga, z pewnością tej ślepoty jest nas o wiele mniej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Przekazujcie sobie ten materiał, i zapraszam Was również do polubienia Go. Do usłyszenia.